Z Ewangelii według świętego Łukasza na 18. niedzielę zwykłą, rok C. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Przeczytana przypowieść o głupim bogaczu poprzedzona została ostrzeżeniem Jezusa, które można uznać za kluczowe dla całej perykopy. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Współczesnym językiem powiedzielibyśmy: w życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. O co chodzi w moim życiu? Jaki jest jego sens? Niech nasza przedłużona modlitwa przyniesie odpowiedź na to pytanie. Na początku przeczytanego tekstu widzimy Jezusa, który odmówił przyjęcia roli mediatora między braćmi. Domyślamy się, że pokłócili się oni przy podziale majątku po ojcu. To powód sporów rodzinnych, aktualny do dziś. Dziedziczenie w Izraelu związane było wyłącznie z potomkami krwi ze strony ojca. Ludzie często prosili rabinów o rozwikłanie zagadnień prawnych. Z Księgi Powtórzonego Prawa wynika, że przy podziale spadku pierworodny otrzymywał dwa razy tyle, co pozostali bracia, oraz że nie można było przenieść praw pierworodnego na młodszego z braci. Jezus nie bierze w obronę tego, kto czuje się pokrzywdzony, bo wie, że zarówno on, jak i ten, który go krzywdzi, pokładają ufność jedynie w dobrach materialnych. Stąd ostrzeżenie i nauka. Życie człowieka nie zależy od jego mienia. W przypowieści występuje bogaty obszarnik, członek bardzo nielicznej warstwy uprzywilejowanej, szacowanej na mniej niż 1% populacji, który nie musiał pracować na własnych polach, bo miał najemników i niewolników. Antyczna Palestyna to region w dużej mierze rolniczy. Ponad 2/3 ziem nadawało się pod uprawę. Posiadanie ziemi świadczyło o statusie społecznym i ekonomicznym. W czasach Jezusa następowało zjawisko posiadania coraz większych obszarów przez coraz mniejszą liczbę osób. Społeczeństwo dzieliło się na warstwę niższą i wyższą. Najbogatsi byli członkowie królewskiej rodziny Herodów, kapłańska i świecka arystokracja, a także związana z nimi administracja, wojsko, poborcy podatkowi, sędziowie, kapłani i uczeni w piśmie. To w ich rękach pozostawała większość ziemi. Często bardziej zabiegali oni o gromadzenie dóbr materialnych
niż o łaski Boże. Egoizm bogacza z przypowieści usunął z jego najbliższego otoczenia zarówno Pana Boga, jak i bliźnich. Ta sytuacja bardzo przypomina dzisiejsze czasy. Jezus chce, aby przez tę przypowieść spojrzeć na własne życie. Pokazuje ona przemijalność dóbr doczesnych. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Często na własną rękę próbujemy zabezpieczać swoje życie i zbawienie. Gromadzimy dobra, budujemy wielkie domy, zakładamy lokaty w bankach, aby przechować to, co z takim trudem udało nam się zdobyć. Nierzadko wydaje się, że właśnie w bogactwie, karierze, w miłości do drugiej osoby odnaleźliśmy sens życia. W jakimś momencie okazuje się, że to nie wystarcza. Nie wyjaśnia w pełni sensu naszego istnienia. Potrzebny jest Bóg. Tylko On zabezpieczy skarby naszego życia ziemskiego na życie wieczne. Bez Niego nie zatrzymamy tych najcenniejszych rzeczy, które zgromadziliśmy. A co jest cenne przed Bogiem? W co warto inwestować? Podpowiadają nam ojcowie Kościoła, czyli pisarze i teologowie z okresu wczesnego chrześcijaństwa bezpośrednio po czasach apostolskich. Hermas w II wieku po Chrystusie tak nauczał. Wiecie, że mieszkacie na obczyźnie. Jeśli więc wiecie, gdzie jest ojczyzna wasza, w której kiedyś mieszkać będziecie, to czemu skupujecie tutaj ziemię i sprzęty kosztowne i domy i niepotrzebne mieszkania? Zamiast ziemi kupujcie sobie dusze, które cierpią ucisk. Odwiedzajcie wdowy i sieroty i nie zapominajcie o nich. Bazylii Wielki w IV wieku napisał taki komentarz. O wiele korzystniej jest nabywać taką ziemię i takie posiadłości, jakie odnajdziesz w swej właściwej ojczyźnie, gdy do niej powrócisz. Bogacz jedne bogactwa już posiadał, a drugich się spodziewał. Łaskawy Bóg nie potępił go zaraz na początku za jego niewdzięczny charakter, lecz do istniejących bogactw dodawał mu wciąż nowe. Cóż w zamian od siebie dał ten człowiek? Gorzki charakter, nienawiść do ludzi, niechęć dzielenia się z innymi. Nie uważał za powinność dzielić się nadmiarem z potrzebującymi. Jako podsumowanie niech posłużą słowa świętego Ambrożego. Powaga boskiego majestatu nie potępia tych, którzy mają bogactwa, ale tych, którzy nie umieją ich używać. Nie pieniądze są grzeszne, ale przywiązanie do nich. Czy w używaniu dóbr materialnych na co dzień potrafię zachować wolność? Czy w tej chwili czuję się bogaty przed Bogiem, czy pusty? Popatrzę na swoje życie, na wysiłki, które służą gromadzeniu różnych skarbów. Dla kogo lub na co poświęcam najwięcej czasu i trudu? Jaka jest hierarchia wartości moich skarbów? Na którym miejscu jest Bóg? Rodzina, praca, kariera, rozrywka, pieniądze. Przypowieść, która zaczęła się ostrzeżeniem: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Kończy się morałem. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Niech to pytanie zmobilizuje mnie do pogłębionej refleksji, o co w życiu naprawdę chodzi. Pomocą będzie Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 21.